To zdarzyło się podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkam w jednym z większych miast w Polsce. Pamiętam to wydarzenie, jakby miało miejsce wczoraj. Moja żona, czyli jedyna kobieta na świecie, która chciała takiego przegrywa jak ja, wyszła akurat na he damskie ploteczki. Ja zasiadłem do komputera, aby móc w końcu swobodnie poobrażać papieża w internecie, kiedy nagle usłyszałem jakiś wrzask. Naturalnie to była dwójka moich bachorów, którym akurat zachciało się wyjść na spacer. Oczywiście był styczeń. Zimno jak sam skurwysyn, a ja miałem szlajać się po mieście i słuchać tych dziewczęcych gównoburz o witch, które moje córki mają w zwyczaju non-stop kręcić. Potrafią szarpać się o to, która czarodziejka jest lepsza, a woda jest lepszym żywiołem niż powietrze. Po 5 minutach miałem dosyć darcia ryja w wykonaniu 7 i 9-letnich córek, więc dla świętego spokoju postanowiłem z nimi wyjść na ten spacer. Ledwo wyszliśmy, a już przypierdoliły się do nas dwie wolontariuszki, takie 6 na 10 z tymi gównianymi serduszkami, pytając, czy nie zechce wrzucić kilku złotych na wośb. Ponieważ frajerem to ja nie jestem, więc odpowiedziałem kulturalnie, że nie mam zamiaru dawać żadnych pieniędzy na pana Jerzego. W tym momencie jedna z dziewczyn zaczęła dreszczyć ryja. Panie Jurku, pan przyjdzie na chwilę! W chłynieniu oka pojawił się sam Jerzy Owsiak. Siema! Gramy razem już 20 lat! A co się stało? Wolontariuszka wyjaśniła, że odmówiłem wrzucenia pieniędzy na orkiestrę. Wtedy Owsiak wpadł w szał, zaczął brzydko się o mnie wyrażać, a wszystko to na oczach moich córek, które stały przestraszone za mną. Z bełkotu Jerzego wynikało, że zabijam małe chore dzieci, że jestem pozbawiony wszelkich ludzkich odruchów i że życzy mi spokojnego życia, żebym nigdy nie chorował. Żebym umarł we śnie! Nie wytrzymałem. Wyrwałem wolontariuszce puszkę i wyrzuciłem w krzaki. Wówczas pan Owsiak dosłownie zwariował. Zaczął chodzić na czworaka i wydzierał się ciągle. Gdzie jest ta puszka, którą schowałem? I może tu, a może tu? W końcu, gdy ją znalazł, rzucił się na mnie i próbował wyciągnąć mi z kieszeni portfel. W tym momencie definitywnie wyprowadził mnie z równowagi i sprzedałem mu lepę na twarz. Jednak jestem takim przegrywem, że pan Jerzy ledwo co poczuł moje uderzenie. Jak taki cwaniak jesteś, to prowadź do domu. Zobaczymy, czy faktycznie nie masz żadnych pieniędzy. Zażenowany prowadziłem pana Jerzego do mojego mieszkania. Moje córki nawet wstydziły się iść ze mną, więc maszerowały koło Owsiaka oblepione kilkunastoma serduszkami wośb. Wysłuchiwały tych jego durnych opowieści, jaki to Woodstock jest zajebisty i że Jurek wszystko to sam funduje. Zapytałem go w ten czas, skąd ma na to pieniądze, a w odpowiedzi dostrzałem strzała. Wtedy dostałem nieziemskiego bólu dupy. Nakręciłem się jak nigdy chór, tylko gradasz te małe dzieci dur, chowasz hajs z orkiestry do własnych kieszeni. Następnie doszło do regularnej bójki z Owsiakiem. Zaczęliśmy się okładać, a Jerzemu podeszła krew do oczu i zaczęła lecieć ślina z łusk. Tak się na mnie wściekł. Moje córki zaczęły dopingować wroga, krzycząc: Jurek! Jurek! Na domiar wszystkich moich nieszczęść tamtego dnia akurat moja żona wracała z plotek i zauważyła całą awanturę. Poczułem nagłe, mocne uderzenie torebką w głowę i zanim straciłem przytomność, zdążyłem tylko usłyszeć żonę: Dobra robota, Jurek! I dźwięk przybijanych dłoni. Ocknąłem się w swoim mieszkaniu, widząc jak żona oddaje Owsiakowi wszystkie nasze pieniądze. Jerzy kurwił na mnie, że przez takie jato on musi jeździć przed ostatnim modelem Maserati jak jakiś biedak i że cieszy się, że są jeszcze normalni ludzie tacy jak moja żona. Chciałem wstać i trzeci raz stanąć oko w oko z Jerzym, ale moja żona przygniotła mnie do podłogi, mówiąc, że przyniosłem już wystarczająco dużo wstydu naszej rodzinie. Owsiak przykleił moim córkom serduszka na czoła, wyszedł dumny jak nie wiem co ze wszystkimi moimi pieniędzmi, które odkładałem ciężko na wakacje w przyszłym roku, aby w końcu polecieć za granicę jak ludzie. Z 10 tysięcy już było. Żal i ból JPG. A żona zamknęła za nim drzwi. Tego dnia padł rekord w historii zbiórek orkiestry, a my spędziliśmy wakacje na Mazurach.